Cześć i witam Was z tej strony Dedras. Z tego miejsca chciałem powitać wszystkich nowych graczy zainteresowanych Pawłem Exile i jeśli nim jesteś, to polecam Ci zobaczyć cały ten materiał, a w szczególności wstęp, do którego teraz przejdę. Ten materiał powstał w celu przekazania podstawowej wiedzy, mającej przygotować was, nowych graczy do gry. I myślę, że mogę to nazwać początkiem serii, w której postaram się wprowadzić was w podstawy tej hardkorowej gry, jaką jest PoE. No ale czy faktycznie to taka hardkorowa gra? W rzeczywistości uważam, że PoE wcale nie jest trudne. Jest skomplikowaną grą, dającą wiele możliwości, i właśnie tych możliwości nowi gracze boją się najbardziej. Dużo osób, widząc to słynne drzewko pasywek, czy słysząc o jakichś w support gemach, o masie dziwnych nazw, które składają się na mechaniki gry, czyli Atlas, Delph, haze, Sanctum, Essence, Ritual i tak dalej, ciągle jakieś ligi, zmiany, dodatki i wiele, wiele więcej, rozumiem, jak to jest. Rozumiem, że przez to wszystko zaczyna odczuwać się pewne przytłoczenie i strach przed poznawaniem tego tytułu. No ale tak. Gra wymaga od nas nastawienia się, że będziemy ciągle się uczyć, ale to taka fajna nauka. Poznawanie nowego świata, odkrywanie nowych mechanik, umiejętności, przedmiotów, rzeczy, możliwości. Przy każdym podejściu możesz zagrać czymś innym i zagrać tym trochę inaczej. To, że jest tego aż tak wiele, może wydawać się minusem, że jest po prostu tego za dużo, ale w rzeczywistości te wszystkie małe i duże elementy składają się na to, że gdy tylko poznasz podstawy, nagle odkryjesz, że wsiąknąłeś bądź wsiąknęłaś w grę, w której spędzisz kilka tysięcy godzin. Dlatego teraz wypowiem zdanie, które być może będzie najważniejsze i uratuje Twoją pierwszą rozgrywkę, czy kolejne podejście do gry przed odbiciem się od tego tytułu. Pamiętaj, że nikt na początku nie wie wszystkiego i ty też nie musisz wszystkiego wiedzieć na start. Odkrywaj sobie powoli to, co gra ma do zaoferowania. Nie musisz być ekspertem od samego początku. Ba, nawet ja czuję, że nie mogę się nazwać ekspertem, bo mimo że mam w grze wiele tysięcy godzin, to nadal nie wiem wielu rzeczy i osobiście jara mnie to w tej grze najbardziej. Po tym jakże motywacyjnym wstępie czas na parę zdań dla balansu. Bo ten materiał to nie tylko gadka o tym, dlaczego gra jest taka fajna, ale też sam wstęp i przygotowanie do gry jest w tej grze wymagane bo jednak Poe nie jest grą idealną. Moim zdaniem, ale także zdaniem twórców gry, tragicznie podchodzi do wprowadzania gracza w arkana rozgrywki i jest bardzo nieprzystępna. Być może zmieni się to w Poe 2, no ale na razie mamy Poe 1. I poprzez tą nieprzystępność chodzi mi o to, że niby możesz odpalić grę na tzw. Tak Yolo, czyli raz się żyje, odpalasz grę i grasz. No tylko takie podejście w 90% graczy skutkuje odbiciem się od gry. Samo przygotowanie wymaga wybrania odpowiedniego buildu, zrozumienie kilku podstawowych mechanik, odpowiedniego nastawienia, co zresztą poruszyłem wcześniej. I niestety rekomendowanych tak mniej więcej dwóch programów zewnętrznych tworzonych przez community, z których korzystają wszyscy. Path of Building oraz Trade Macro, ale tu tylko wspomnimy o jednym z nich. No i do tego jeszcze jakieś lut filtry, żebyś nie utonął, nie utonęła w zalewie przedmiotów. No i o tym właśnie pogadamy w pierwszym odcinku tej serii. Jak przygotować się do gry? Jest to remake jednego z moich pierwszych filmów na kanale sprzed 3 lat, więc wydaje mi się, że odświeżenie tego tematu będzie jak najbardziej na miejscu. Jednak zanim przejdę do punktu pierwszego, chciałem przypomnieć o subskrypcji kanału i dać znać, że na tym kanale YouTube będą odbywały się transmisje na żywo, na które zawsze możesz wpaść i o coś zapytać czy pogadać. Dlatego zapraszam serdecznie. A teraz, nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą moim zdaniem musisz zrobić, to wybranie buildu. Nie będę wam tu mówił, czym macie grać, natomiast mam dla was kilka rekomendacji ogólnych. Jedną z nich jest to, że na początek warto jest poszukać takich buildów, które są rekomendowane dla nowych graczy, czyli oznaczonych jako newbie friendly, beginners friendly czy coś w ten deseń. Bądź ostatecznie jako league starter. To ostatnie nie jest gwarantem, że build będzie przeznaczony dla osób początkujących, ale taki filtr wyszukiwania może Wam pomóc uniknąć wszelkich buildów, które wyglądają super, ale w rzeczywistości są turbo drogie i niemożliwe do złożenia jako Twoja pierwsza postać w grze, często nawet dla turbo wymiataczy. Wymiataczy, którzy zaczynają nową ligę ze świeżą ekonomią, czyli zaczynają tak naprawdę tworzenie swojej postaci od zera. Wybieranie buildów dla początkujących wcale nie jest czymś ujmującym. Są to po prostu przyjemne, często łatwe do złożenia buildy, a do tego bardzo dobrze rozpisane czy po prostu rozłożone na czynniki pierwsze, przy których możecie dobrze się bawić, wyglądają nieźle i pomogą wam poznawać świat gry Paw of Exile. Przykładem takiego buildu jest na przykład często powracający Toxic Rain. build, który wielu prograczy wybiera jako swój starter, czyli pierwszy build na Ligę, gdzie tak jak wspominałem, każdy zaczyna od zera. Build jest mega tani, łatwy do złożenia oraz przyjemny do gry. A do tego moim zdaniem wygląda całkiem nieźle. No ale gdzie szukać takich buildów? Osobiście polecam bardzo YouTube. Wielu twórców buildów wrzuca właśnie tutaj swoje kreacje. Przy okazji opowiadając o mechanikach, przedmiotach, a nawet o procesie levelowania w wielu przypadkach. Jeśli nie macie problemów z językiem angielskim, to z całego serca polecam wam takie kanały jak Zizaran, Subtraktem Piżot 2 czy Pox, przy czym ten ostatni prowadzi kanał na temat dosłownie jednego skilla, ale można powiedzieć, że jest w tym skilu ekspertem. Z osób, o których warto również wspomnieć, to np. Big Ducks czy Palsteron, chociaż z ich jakością buildów bywa różnie. Czasami dadzą coś spokojnego, czasami dadzą coś, co wymaga jeszcze lekkich poprawek. Natomiast warto jest sprawdzić. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. Wśród linków znajdziecie również zagraniczną stronę maxroll.gg, która zawiera wiele dobrze rozpisanych buildów oznaczonych jako Leakstart, plus macie tam całkiem niezłe kompedium wiedzy. No tylko że w języku angielskim, ale na 100% mogę Wam tę stronę zarekomendować. Natomiast z naszego polskiego poletka, wśród twórców na YouTube, na pewno mogę Wam polecić Piotra Maciejczaka, czyli naszą gwiazdę z TV Gry, Owiego, czyli mega mocnego zawodnika trybu hardcore. No i podrzucę Wam jeszcze kilka linków do kanałów, na które możecie zerknąć. Między innymi na przykład do Pijama, który daje wiele propozycji buildów na start, ale bez jakiegoś większego omówienia. Więc tutaj, jeżeli dopiero zaczynacie, no może być Wam trochę ciężko. Polecam również wejście na naszego Discorda. To jest Discord mój i Pijama, gdzie również możecie zadawać pytania, a także Także czasami wrzucamy tam jakieś dodatkowe propozycje ze starterami. Przechodząc dalej, to na YouTube. Unikałbym za to kanałów takich jak na przykład Path of Exile builds, który wygląda oficjalnie, ale oficjalnym kanałem nie jest. No i wrzuca tam buildy, które są często przestarzałe, mogą nie działać i generalnie bym odradzał dla waszego bezpieczeństwa. Innym takim kanałem jest kanał Fast AF, czyli Fast As Fuck, który moim zdaniem robi naprawdę dobrą robotę jako content creator, ale jego buildy często wymagają większego budżetu, aby działały tak jak na filmie, więc też raczej bym odradzał, często nawet jeśli chodzi o leak starter. Możecie się przejechać, niekoniecznie, no ale lepiej nie ryzykować. A no i zapomniałbym dodać, że szukając bildu starajcie się znaleźć takie, które są oznaczone z numerem aktualnej ligi. Na przykład, w momencie kiedy robię ten materiał, trwa liga 3.21, a już 18 sierpnia rusza dodatek 3.22, więc kilka dni przed startem na YouTube zaczną wpadać buildy oznaczone jako League Starter 3.22. Pozostaje mi życzyć udanych łowów. Gdy już znajdziecie build, który Wam się podoba, będziecie najczęściej niestety potrzebować zewnętrznego programu Path of Building. Link do programu znajdziecie w opisie bądź na mojej stronie dedras.pl, na której znajduje się u góry sekcja z przydatnymi linkami, w tym aktualne wiki, programy czy inne bazy wiedzy. Skupimy się jednak na programie Path of Building. Czyli w skrócie POB. Program ten służy do tworzenia, kalkulacji, przechowywania i przeglądania buildów. Większość twórców buildów importuje swoje dzieła właśnie do tego programu, więc niestety w większości przypadków będzie on wymagany. Chyba nie ma stałego gracza, który nie korzystałby z POBA. Podstawowa obsługa tego programu jest bajecznie prosta. Wystarczy, że utworzycie nowy projekt klikając New. Następnie przejdźcie do zakładki Import Export Build. Teraz musicie wejść do buildu, który znaleźliście, czyli na przykład na YouTube, gdzie w opisie filmu bądź gdzieś w poradniku tekstowym znajdziecie link wyglądający mniej więcej tak. Może to być link do pastebina, pobina bądź poe.ninja. Taki link należy skopiować i wkleić do programu w obszarze to import a build, enter URL or code here. Następnie upewniamy się, że mamy wybrane import to a new build i klikamy import. Naszym oczom ukaże się uzupełnione drzewko postaci, uzupełniona zakładka ze skillami oraz itemami. Część buildów posiada również kilka sekcji dla drzewek umiejętności, gdzie możecie wyświetlić drzewko na różnych etapach rozgrywki. Wystarczy na dole wybrać odpowiednie drzewko, jeśli build posiada taką rozpiskę. Bo często nie posiadają. Większość buildów jest jednak rozpisanych mniej więcej na level 90. Jeśli to jest wasza pierwsza postać w grze, no to może być to odrobinę problematyczne, tym bardziej jeśli temat levelingu nie został przedstawiony w filmie bądź na rozpisce bildu. Tutaj mogę polecić Wam materiał nagrany przeze mnie jakiś czas temu materiał zatytułowany jak levelować ogólne podstawy, do którego link również zostawię w opisie. Zdaje się, że był jeszcze jeden materiał, w którym poruszam podobny temat. No w każdym razie w tym materiale opowiadam o tym, jak czytać takie bildy i jak rozdawać skutecznie punkty, gdy nie macie możliwości podejrzenia procesu levelowania. Więc jeśli chodzi o drzewko, to mniej więcej tyle w sekcji skills. A więc umiejętności. Znajdziecie panele, w których są oznaczone różne nazwy skilli. Po kliknięciu w którejś z nich możecie zobaczyć w jakiej części ekwipunku może znajdować się taka umiejętność. W wielu przypadkach, jeśli macie napisane gloves, boots czy helmet, nie ma to większego znaczenia, więc w wielu buildach możecie dawać rzeczy z rękawiczek w butach albo w hełmach, czyli tam gdzie po prostu dacie radę, gdzie po prostu będziecie mieli odpowiednie linki i kolory. Jeśli na liście po prawej stronie od tabelki znajdują się jeszcze jakieś inne pozycje poza głównym skillem, oznacza to najczęściej supporty, które są podłączone z główną umiejętnością. Na przykład of Fire połączony jest z support gemami Elemental Focus, Efficacy i tak dalej. Supporty te wzmacniają bądź modyfikują daną umiejętność. W tym filmie też nie chcę się za bardzo rozbijać na takie wiecie pomniejsze tematy, żeby nie trzymać was tutaj kilka godzin, więc tutaj ponownie muszę zaprosić was do mojego starego materiału, ale jak najbardziej aktualnego, w którym mówię o tym, jak działa system umiejętności w Power Excel. Później na pewno wam się to przyda i trochę wam rozjaśni cały ten aspekt z support gemami. No ale na razie kontynuujmy. W zakładce Skills, podobnie jak w zakładce z drzewkiem pasywek, również może się zdarzyć, że twórca buildu przygotował wiele różnych zakładek, rozkładając je na różne etapy gry. Zmiana znajduje się w górnej części ekranu. Rozwijamy, wybieramy i możemy posprawdzać. Przejdźmy dalej. W sekcji Items znajduje się lista przedmiotów, jakie mniej więcej powinna posiadać Wasza postać. Mówię mniej więcej, bo prawie nigdy nie należy kopiować buildu 1 do 1. Mieć dokładnie takie same statystyki, tyle samo procent wszystkiego, co mamy dostępne w buildzie. Build ma Wam zaprezentować, jakie statystyki mogą być dla Was przydatne, bądź w jakie przedmioty powinniście celować. Przedmioty pomarańczowe na tej liście są przedmiotami unikalnymi. Przedmioty żółte są przedmiotami żółtymi, a więc rare, czyli przedmioty zdropione, kraftowane z odpowiednimi statystykami. Szukając przedmiotów żółtych na tradzie, jeżeli będziecie chcieli kupić coś od innych graczy, bądź będziecie podnosić przedmioty z ziemi, pamiętajcie, aby nigdy nie sugerować się nazwą przedmiotu, bo w przypadku przedmiotów żółtych, niebieskich, nazwy są generowane losowo. Nazwy unikatów, czyli tych pomarańczowych, mogą być za to dla Was bardzo przydatne, ponieważ te są niezmienne i dany przedmiot może się jedynie różnić tzw. Tak rolkami, czyli ilością statystyk w danych przedmiocie. Na przykład w jakimś itemie ilość życia może być wylosowana od 80 do 100, no to wiadomo, że lepiej jest szukać takiego, który ma tego życia więcej. Oczywiście, jeżeli nie będzie was stać w danym bildzie na jakiś przedmiot unikalny, bo okaże się być drogi, no to szukajcie po prostu jakichś innych zamienników w przedmiotach żółtych, dających wam po prostu statystyki, które mogą gdzieś tam wam się przydać. Życie, brakujące resy, czy coś w ten deseń. No i w zakładce z itemami, podobnie jak w innych zakładkach, może się również zdarzyć, że twórca zamieści Wam właśnie zakładki z przedmiotami na różne etapy gry, uwzględniając na przykład idealne przedmioty dla buildu, które mogą być na przykład mega drogie i niekoniecznie są wymagane, żeby build działał, ale będą właśnie taką marchewką, do której będziecie chcieli dążyć. Może się zdarzyć, że będą tam też zakładki z takimi tańszymi przedmiotami, które sprawią, że build będzie działał przyjemnie. W kwestii ogólnie kopiowania itemów, też tutaj jest jedna ważna rzecz, że starajcie się dobrze wsłuchać bądź przeczytać dany poradnik dotyczący buildu, ponieważ czasami zdarzają się takie buildy, które faktycznie wymagają jakiegoś konkretnego przedmiotu, aby mogły działać. Jeżeli ten przedmiot jest drogi na start. O czym twórca buildu powinien wspomnieć, no to nie radzę brać takiego buildu, no bo może się okazać, że wkopiecie się w coś, co bez tego konkretnego przedmiotu nie zadziała, no a bardziej zaawansowani gracze oczywiście wiedzą jak zarobić karencji, żeby kupić sobie odpowiedni przedmiot w miarę szybko. Jeżeli to jest wasze pierwsze podejście, no to będziecie mieli zapewne z tym problem, więc starajcie się zwracać na takie rzeczy uwagę. Wracając jednak do poba. Oczywiście build możecie sobie również zapisać klikając przycisk Save, no i później gdy odpalicie program Puff Building, również będziecie mieli pod ręką wszystkie zapisane bolidy. No i tak naprawdę to wszystko co do tej pory powiedziałem, wystarczy wam do podjęcia pierwszej próby podejścia do gry. Jednak pozwólcie, że przejdziemy jeszcze do kolejnego punktu, który również może Wam się przydać: Lud filtry. Te służą do filtrowania przedmiotów na ziemi. Może się wydawać, że po co jest coś filtrować, skoro fajnie jest widzieć co tak naprawdę dropimy, ale w PoE przedmiotów leci tak dużo, że paradoksalnie nie będziecie mogli bez nich zweryfikować co zdropiliście, a raczej co jest fajne, a co nie. Lut filtry nie tylko wykluczą wam śmieci od lepszych przedmiotów, ale również wizualnie i dźwiękowo poinformują was o ważnych znaleziskach. Aby pozyskać filtry, metody są dwie. Pierwsza rekomendowana to zafollowowanie odpowiednich filtrów na stronie pafowexcel.com. Wchodzimy na stronę główną, logujemy się, a następnie najeżdżamy na zakładkę Game, gdzie znajdziemy panel Item Filters. Tam znajdziecie listę wszystkich loot filtrów tworzonych przez społeczność. Polecam wam bardzo serdecznie te najpopularniejsze, czyli filtry od NeverSinga. Zafollowujcie sobie filtry neversync 2 Semistrict Softcore, no i odpowiedniki tych filtrów, czyli Strict, Very Strict i Uber Strict. Wystarczy wejść w dany filtr i kliknąć Follow. To tyle. W tym momencie, gdy odpalicie grę i przejdziecie do ustawień, w zakładce Game znajdziecie opcję Item Filters, gdzie powinny pojawić się wszystkie filtry zafollowowane przez Was. Druga metoda to pobieranie filtrów ze strony twórcy, czyli filterblade.xyz, do której link również macie w opisie lub na mojej stronie deadras.pl. Wystarczy, że wybierzemy Neversing Softcore, następnie przechodzimy do Download, możemy się zalogować, ale wybierzmy tutaj Continue without saving, a następnie pobieramy Plik z filtrem. Pliki o rozszerzeniu .filter należy umieścić w folderze Dokumenty, MyGames, Pavlow Exile. Po wejściu do gry filtry również pojawią się w zakładce ustawienia. Game jednak będą oznaczone na biało. Metoda pierwsza jest rekomendowana, bo nie dość, że jest wygodniejsza to pozwala wam na zaimplementowanie filtrów na konsoli oraz gdy gracie za pośrednictwem np. GeForce Now. Oczywiście będą też świetnie działać, jeżeli gracie po prostu na PC. Aktualizacja takich filtrów też jest znacznie prostsza, no bo wystarczy kliknąć przycisk przeładowania w zakładce game zaraz tam przylód filtra. Druga metoda to metoda awaryjna, na wypadek gdyby filtry automatyczne nie zadziałały z jakiegoś powodu, bądź gdy chcecie korzystać z customowych ustawień filtru, które możecie ustawić na stronie filter Blade XYZ. Jednak jako że to jest bardziej zaawansowane, w sensie modyfikowanie własnych filtrów, no to tego nie będziemy poruszać w tym materiale, natomiast można. Gdy macie zainstalowane i ustawione filtry w ustawieniach, możecie zobaczyć jak działają teraz na ekranie. Będę ustawiał po kolei od najniższego do najwyższego filtru, zaczynając od semi-stricta, abyście zobaczyli różnicę. A więc semi-strict, strict, very strict, no i uber strict. A teraz kliknę alt, aby pokazać Wam wszystkie przedmioty na ziemi. Jest różnica, nie? Natomiast tak to wyglądałoby bez filtra. A teraz z filtrem. Dlatego polecam. Skoro już jesteśmy w grze, warto jeszcze pobawić się nieco ustawieniami. Jeśli chodzi o ustawienia gry, no to zakładkę grafik pominiemy całkowicie, ponieważ no, będziecie musieli potestować sobie różne ustawienia. Aktualnie, kiedy nagrywam ten film, też są jakieś problemy z performancem, natomiast mam nadzieję, że na Ligę zostanie to poprawione. Ja polecam Wam tutaj włączyć sobie Fausing na Fast, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy i zablokować sobie foreground FPS cap, a my dajemy tutaj enabled ustawiamy 60 klatek na sekundę przez co jak klikniemy F1 no to będziemy mieli utrzymywane 60 klatek maksymalnie gra nie będzie próbowała wydusić z gry więcej jest to na pewno takie ustawienie minimalne które dla wielu osób sprawdza się jeżeli chodzi o performance to taka mini rada ode mnie no i oczywiście przetestujcie sobie różne ustawienia renderera dla niektórych lepiej działa Vulkan dla niektórych DirectX 12 dla niektórych 11 więc to również będziecie musieli sobie sprawdzić Natomiast z takich rzeczy przyjemnych, no to na pewno przejdziemy sobie do zakładki UI, ponieważ tutaj mamy kilka rzeczy, o których warto jest wspomnieć, jeśli chodzi o konfigurację gry. I pamiętam dokładnie, jak gra jest ustawiana domyślnie, natomiast na pewno ja tutaj w sekcji Map polecam zaznaczyć sobie Show Corner Map, która po prostu pokazuje nam mapę w rogu. Wtedy, jak klikniemy Tab, możemy mieć mapę na całym ekranie, jako po prostu nakładka, a po ponownym kliknięciu Tab, będziemy mieli ją po prostu w rogu. Zjeżdżamy sobie niżej, no i tutaj. Tutaj polecam zaznaczyć opcję ALWAYS SHOW SOCKETS. Ona działa na tej zasadzie, że w momencie kiedy macie to kliknięte, będziecie zawsze mieli dostęp do swoich soketów. Kiedy macie to odklikane, musicie najechać na przedmiot, żeby pokazały Wam się sokety. W ten sposób łatwiej Wam będzie zarządzać tymi soketami, będziecie widzieli gdzie macie na przykład jakieś braki w linkach, więc no ze swojej strony naprawdę bardzo polecam. Kolejną rzeczą, którą musicie sobie zaznaczyć to SHOW FULL DESCRIPTION. Ona działa na tej zasadzie, że w momencie, kiedy mamy to odznaczone i najedziemy na jakiś przedmiot, no to on nam się tutaj nic nie będzie podświetlał w żaden specjalny sposób. Natomiast jeżeli to zaznaczymy, będziemy mieli szczegóły dotyczące przedmiotów, które widzimy na ziemi. Jest to również przydatne, ponieważ no dzięki temu będziecie mogli już z ziemi zobaczyć. Pewne szczegóły związane z przedmiotem, zamiast podnosić je specjalnie po to, żeby coś o nich przeczytać. Wjeżdżamy do sekcji gameplay i tutaj polecam zaznaczyć na pewno Show Life Mana Levels. To będzie nam pokazywało po prostu ilość naszego życia, many, jeżeli nasza postać korzysta z many, shieldu oraz zarezerwowanych ich wartości, czy to życia, czy to many więc zaznaczamy sobie show life mana levels. Ja osobiście lubię mieć odznaczone hide level mana reservation, natomiast kiedy to zaznaczymy, no to tutaj nie będziemy widzieć po prostu, ile mamy życia zarezerwowanego, natomiast kula będzie wypełniona 100% naszego aktualnego życia. Jeżeli to odznaczymy, no to widzimy, ile mamy życia zarezerwowanego, na przykład w tym przypadku, a ile nam jeszcze pozostało. Osobiście dla mnie to jest trochę wygodne. No i pozostałe opcje również polecam Wam zaznaczyć. Bardzo lubię w szczególności te opcje związane właśnie z paskami Życia nad alajami, przeciwnikami oraz nade mną, ponieważ dzięki temu w szczególności dzięki temu ostatniemu, nie muszę wcale patrzeć na dolną lewą stronę ekranu, żeby kontrolować moje życie, tylko jestem w stanie zobaczyć po prostu pasek życia nad moją postacią, więc bardzo polecam. Jeżeli macie problem, gubicie kursor gdzieś tam na ekranie, no to również macie tutaj możliwość zmiany kursora na kilka takich domyślnych kursorów. Możemy także zmienić wielkość tego kursora, więc tutaj również fajna opcja, którą ggg dostarczyło nam za darmo. Są też oczywiście narzędzia zewnętrzne, które pozwalają nam na zmianę myszki, natomiast ten wbudowany jak najbardziej mi się przynajmniej podoba. W zakładce game mogą być też dwie ciekawe rzeczy, o których warto by było wspomnieć. Jedna z nich to Hide Filter Ground Items. Kiedy to zaznaczymy, jak widzicie, zniknęła nam cała masa, cała masa przedmiotów na ziemi. Czyli to są wszystkie te przedmioty, które są śmieciami, nie będą pojawiały nam się na ziemi. Jest to o tyle wygodne, że te przedmioty nadal istnieją tutaj, natomiast gra ich nie renderuje, przez co gra może Wam chodzić odrobinę lepiej. Kolejną rzeczą jest auto equip. W momencie, kiedy mamy to zaznaczone i nie posiadamy na przykład na naszej postaci żadnej broni, podniesiemy jakąś broń, no to automatycznie zostanie ona założona. W szczególności jest to przydatne na początkowych etapach levelingu, gdzie po prostu przypadkowo możecie sobie dobustować odrobinę swoją postać, zakładając różnoraki ekwipunek z automatu, bez potrzeby wchodzenia specjalnie do waszego ekwipunku i przeciągania odpowiednich części na odpowiedni slot. No i wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten nasz materiał, to tyle. Jeśli dotrwaliście do końca, no to myślę, że jesteście już w pełni gotowi, żeby podjąć pierwszą próbę gry w PoE. Oczywiście postaram się wam przygotować jeszcze kilka odświeżonych poradników startowych, jednak przygotowanie takich filmów trochę zajmuje. Więc liczę na to, że ten film przyda wam się przynajmniej na jakiś czas. Przypominam jeszcze o subskrypcji kanału, ponieważ znajdziecie na nim wiele przydatnych poradników. Część z nich może być lekko przeterminowana, ale i tak powinny wam pomóc odpowiedzieć na większość początkowych pytań. Specjalnie też dla nowych graczy poznaczałem część poradników jako przeterminowane, abyście mogli zobaczyć już po miniaturce, czy dany film jest warty waszego odwiedzenia. Więc myślę, że nie natniecie się na filmy, które są jakoś turbo przeterminowane. No i jeszcze w razie czego zachęcam. Was do sprawdzania w poradnikach sekcji komentarzy, ponieważ poprzypinałem do wszystkich ważnych poradników, które przeniosłem na swoją stronę dederas.pl linki do odpowiednich artykułów. Gdy wejdziecie sobie w dany artykuł, no to możecie zobaczyć jakie zmiany zostały wprowadzone w ramach danej mechaniki. Myślę, że będzie to taki substytut do czasu aż nie zrobię remake'ów konkretnych materiałów. Więc jak coś, pamiętajcie o sekcji komentarzy. Jeśli jednak czegoś nie poruszyłem, coś was będzie trapić, to oczywiście zapraszam jeszcze raz na transmisje na żywo, które będą odbywały się tutaj na YouTube praktycznie codziennie wraz ze startem ligi. Także jak coś to zapraszam. No i dziękuję wam wszystkim za uwagę, jak mawia Rudka Rui Talamuana mówił do Was Dedras. Na razie.